Lenko, chcesz się ze mną pobawić? Nie, nie teraz. Źle się czuję. Idę poszukać mamy. Ojej, szkoda. Pomidory, ogórki. Witaj, Lenko. Mamo, źle się czuję. Jestem zmęczona. Ojej, ja też nie czuję się najlepiej. Pokaż czółko. Oj, chyba masz gorączkę. Chodź, połóż się na kanapie. Dobrze. Przykryj się i odpocznij troszkę. Mamusiu, mi też jest zimno. Mogę się położyć z Lenką? Oczywiście, połóż się. Ale milutko i przytulnie. Zrobię wam pyszny koktajl. O tak, mniam, mniam. Prawie wszystkie dzieci w przedszkolu są chore. Nic dziwnego, że się zaraziłyście. Coś mi się wydaje, że dzisiaj nie pójdziemy na zakupy. O, jestem taka zmęczona. Mamy jeszcze banany, jabłka i sok pomarańczowy. Zrobię z tego koktajl pełen witamin. Gotowe. Pachnie wspaniale. Dla siebie też zrobię. No dobrze, dziewczynki. Ten jest dla ciebie, Lenko. Dzięki. A ten dla ciebie, Aniu. Dziękuję. Oj, Aniu. Wydaje mi się, że ty też masz gorączkę. Przeczytasz mi bajkę, mamo? Dobrze. Jaką bajeczkę chcecie? O przyjęciu dla duchów. Dobre, zegar kościelny wybił północ. Po strychu lata duch. Duch przysiada na starym krześle. Oj, nie dam rady czytać. Za bardzo kaszlę. Zaparzę sobie filiżankę herbaty. No, od razu lepiej. Wiecie co? Możecie dziś pooglądać telewizję. To przecież wyjątkowa sytuacja. Jej, hurra! Akurat leci film dokumentalny o Afryce. O, chcę to obejrzeć. Położę się obok was, tylko się przebiorę. W dresie będzie mi najwygodniej. Mamusiu! Tak? Popatrz, co jest w telewizji. Tak, już do was idę. Co to jest? Ogromny wąż. Aha, a wy wprost uwielbiacie węża. To jeden z ostatnich nietkniętych lasów w południowej Afryce. Tu na drzewie widać dużego węża. To musi być pyton. Spróbuję go zdjąć z drzewa. Ojej, ale mocno się trzyma. Możemy zmienić kanał? Nie, chcę to zobaczyć. Ja też. Ojej, Aniu, musisz się wysmarkać. Ojej, ja też muszę się wysmarkać. Wszystkie złapałyśmy przeziębienie. O, dzwoni babcia. Cześć, mamo. Jakoś dziwnie brzmisz. Jesteś chora? Co takiego? Dziewczynki też? Och, zaraz do was przyjadę i przywiozę wam coś. Dobrze, do zobaczenia. Dam wam syropu na kaszel. Ja nie chcę. To ten wstrętny? Nie, chyba nie. Mama kupiła inny. No dobrze. Okej. Teraz zażyjemy syrop. Jedna łyżka dla Lenki i jedna dla Ani. Świetnie. To musi być babcia. Witam. Cześć, babciu. Zobaczcie, przyniosłam wam kolorowanki. Teraz nie będziecie się nudzić. O, dziękujemy, babciu.
Ale fajnie! Lepiej już pójdę. Nie chcę się od was zarazić. Pa i szybko wracajcie do zdrowia. Pa, pa! Tatuś powinien zaraz wrócić, a ja nie mam nawet siły gotować. A niech tam. Dzisiaj zamówimy pizzę. Dobrze. Jedna z mozzarellą i jedna z oliwkami i peperoni. Będą gotowe za 20 minut. Dziękuję panu. Do widzenia. Nie chcę mi się już kolorować. Kiedy będzie pizza? Jestem pewna, że wkrótce. Panie Hauser, pizza dla pana. O, widocznie moja żona ją zamówiła. Dziękuję. Do widzenia. Co się tu dzieje? Cześć, tato! Jesteśmy chore. Wszystkie. O, rety. W takim razie podam wam pizzę do łóżka. Prawdę mówiąc, nie jestem głodna, ale zjem kawałek. To moja ulubiona pizza. Halo? Tak, zawołam ją. Do ciebie, to Eliza. Cześć, Eliza. Cześć, Lenka, mam nowy piórnik. Mogę przyjść do ciebie i pokazać? Nie, niestety jestem chora, a nie chcę cię zarazić. Ojej, szkoda. Bardzo się nudzisz? Leżymy sobie z mamą na kanapie. Babcia przyniosła mi nową kolorowankę. Leżymy sobie, oglądamy telewizję i jemy pizzę. To na razie, pa! O kurczę, to brzmi całkiem nieźle. Ja też chcę być chora. Wykluczone, tylko nie to. To by było straszne. Jeśli podobał wam się odcinek, dajemy łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, wciskamy przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!